Witam w kolejnym odcinku. Właśnie użyłam. Użyłam właśnie zapachu Toma Forda, w sumie mojego ulubionego Toma Forda. Może na współ z Jasmin Musk, czyli pięknym takim jaśminowo-piżmowo-herbacianym zapachem. Ale dzisiaj użyłam innego zapachu, takiego bardziej jesiennego, trochę kadzidlanego, trochę korzennego. To jest śliwka japońska z butikowej kolekcji Toma Forda. Ja mam go w postaci odlewki. Ten zapach jest przede wszystkim śliwkowy, ale to jest śliwka, której słodycz jest przełamana nutą drzewną, wytrawną, kadzidlaną. Można by rzec, nawet jest taka nuta przez tą korzenność lekko pierniczkowa. Czyli tak jakby, powiedzmy, śliwka trochę z pierniczkami, trochę przełamana właśnie nutami takimi bardziej wytrawnymi, korzennymi, drzewnymi, kadzidlanymi. Niesamowity zapach, naprawdę istna perełka, jeżeli chodzi o zapach, o nutę śliwki. I istna perełka, jeżeli chodzi o Toma Forda. Myślę, że większość zapachów po prostu może, no nie doścignie po prostu tego ideału, po prostu ideału zapachu. Nic po prostu w tym zapachu nie mam do zmiany i dodatkowo ma genialną trwałość. I pomimo tego, że on jest taki nieco taki zadziorny przez tą kadzidlaność, to jest bardzo ciekawe kadzidło. To jest, myślę, też zapach, który naprawdę może pretendować do wysokiego miejsca, jeżeli chodzi o ranking zapachów kadzidlanych, takich nietuzinkowych kadzideł. Tak to wygląda. Świetny zapach, cenowo nie wychodzi dosyć tanio w porównaniu ogólnie z zapachami, ale powiem tak. Z zapachów Toma Forda nie powiem, że każdy jest wart swojej ceny. Niektóre są kompletnie nie warte swojej ceny, że kiedyś zrobię taki filmik o zapachach Toma Forda, moja osobista opinia. Natomiast ten zapach jest naprawdę genialny i wart swojej ceny. On przeważnie, jak są te akcje, minus 20%, to wychodzi tak średnio za mililitr poniżej 6 zł. I to jest naprawdę dobra cena za taki świetny zapach. W ogóle a propos Toma Forda, to na pewno się pojawi w filmiku, tak jak powiedziałam, z przeglądem Toma Forda, z rankingiem Toma Forda, z rankingiem śliwki. Swoją drogą myślę, że to jest też ciekawy zapach z taką nutą lekko gurman przez tą właśnie nutę pierniczkową. Co ciekawe, wcześniej tak jakoś tego nie odbierałam, ale myślę, że te przyprawy korzenne, takie właśnie charakterystyczne dla piernika, nawet jeżeli nie ma takiej typowo nuty piernikowej, one mogą dawać taki właśnie efekt. Dajcie znać, co wy dzisiaj użyłyście, jestem ciekawa. To tyle, dziękuję, do usłyszenia.